Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w poniedziałek 21 sierpnia. Ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TIGMIL i mam tę przyjemność zaprosić Państwa na dzisiejszy program. Program, który tradycyjnie jak w każdy poniedziałek będzie poświęcony wydarzeniom rozpoczynającego się tygodnia, wydarzeniom, które mogą ewentualnie mieć pewien wpływ na nastroje na rynkach finansowych, czyli tym wszystkim zdarzeniom rynkowym, na które należałoby zwrócić uwagę i ewentualnie wykorzystać podczas handlu, tradingu. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tychże wydarzeń, najpierw taki szybki rzut oka na to, co dzieje się aktualnie na rynkach. Przypominam, mamy poniedziałek 21 sierpnia. Ten program jest nagrywany wcześniej niż Państwo go oglądają, ale zakładam, że tutaj istotnie nastroje się nie zmienią. I tak oto na rynku euro-dolara mamy wzrostową korektę, odbicie tej trwającej już miesiąc realizacji zysków. Realizacji zysków, która przybrała na sile i przybrała taki dość niepokojący wygląd dla strony popytowej, która no jednak dominuje, no bo proszę sobie zerknąć na wykres euro-USD w nieco dłuższym horyzoncie czasowym. W dalszym ciągu mamy chociażby tę strukturę coraz wyżej położonych rynkowych dołków i coraz wyżej położonych szczytów. Czy to się zmieni? Trudno powiedzieć, natomiast niewątpliwie spadek euro-dolara poniżej 50-dniowej średniej jest tutaj takim mocnym ostrzeżeniem. W tej chwili owszem mamy zwrot w górę i próbę odreagowania ostatnich spadków, próbę ruchu w kierunku 50-dniowej średniej, czy też dolnego, górnego ograniczenia tego rysowanego od miesiąca kanału spadkowego. Natomiast tutaj dalej strona podażowa dominuje, dalej z tej pierwszej od dłuższego czasu zielonej świecy, która ma szansę się wyrysować, nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Stąd też trzeba liczyć się z taką możliwością, że po zakończeniu wzrostowego odbicia kurs euro-dolara spadnie w rejon takiego podwójnego, dość mocnego, takiej podwójnej, dość mocnej strefy wsparcia, jaką tworzy właśnie linia łącząca te dwa poszczególne dołki i 200-sesyjna, 200-dniowa średnia. W tej chwili początek tej strefy wsparcia są okolice 1,0795. Zakładając pewne przesunięcie w czasie, należy się liczyć z tym, że nawet poziom 1,0780 może być tutaj mocno testowany. No i z uwagi na fakt, że wychodząc z takiego założenia, że ten główny trend trwa do chwili, aż nie pojawią się sygnały jego zakończenia, a mimo wszystko, pomimo tych mocnych spadków, takich sygnałów jeszcze nie ma, bo póki co można założyć, że to, co w ostatnim miesiącu się dzieje na eurodolarze, to po prostu fala realizacji zysków, taka jaką już, z jaką już mieliśmy do czynienia. Zwykle taki okres trwa miesiąc i to byłaby dobra wiadomość. Nawet taka wiadomość, która mogłaby przemawiać za tym, że już w tym momencie mamy zwrot, natomiast sygnały na wskaźnikach, w tym przede wszystkim pokonanie 50-dniowej średniej, jednak każe zachować pewną ostrożność i założyć, że dalsze spadki mogą mieć miejsce. Spadał w ostatnim czasie nie tylko euro-dolar, ale również spadały ceny akcji na Wall Street, taki dość mocny spadek na instrumencie w oparciu o amerykański indeks US S&P. Też mamy próby odreagowania, dość mocne już tutaj miało miejsce wyprzedanie, zwrot miał miejsce powyżej
powyżej takiej też w miarę ważnej strefy popytowej. Natomiast podobnie w przypadku eurodolara 50-dniowa średnia, która dość ładnie się sprawdzała w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, została przełamana. Traktuję to jako mocny sygnał sprzedaży i zapowiedź tego, że rynek może jeszcze korygować, jeszcze może głębiej spadać, schodząc w kierunku, zbliżając się do 200-sesyjnej średniej. Oczywiście w tej chwili ta średnia jest bardzo, bardzo, bardzo nisko, ale przyjmując, że jakieś rozłożenie w czasie tych spadków, że ten okres dynamicznych spadków właśnie się skończył i jak spadki będą kontynuowane, to raczej to będzie osuwanie, no to można przyjąć, że gdzieś powyżej 50% zniesienia FIBO ta średnia się za te kilka tygodni znajdzie i dopiero tam widziałbym koniec korekty. Ciekawie prezentuje się sytuacja na niemieckim DAX-ie, na niemieckim rynku akcji. Tutaj zwrot z poziomu dołka z poprzedniego miesiąca. Dodatkowo to wsparcie jest wzmacniane przez bliskość 200-sesyjnej średniej, więc paradoksalnie w tym przypadku jest sporo takich argumentów przemawiających za tym, że właśnie obserwujemy rynkowy średnioterminowy zwrot i w okresie kolejnych tygodni, kolejnych, no w zasadzie tutaj szczyty występują dość regularnie, co miesiąc, więc w połowie października można by liczyć przynajmniej na zbliżenie się rynku niemieckiego do tych ostatnich maksimum. No i tak w dużym skrócie prezentuje się sytuacja na wykresach. Teraz już przejdźmy do omówienia głównych wydarzeń rozpoczynającego się tygodnia. Tych wydarzeń, jeżeli chodzi o rynki ogólnie, jest 3, z tym, że jedno z nich już miało miejsce. No i jedno wydarzenie, jakim są wyniki NVIDII, dotyczy bardziej rynków akcji, ale z uwagi na cały hype na sztuczną inteligencję, z pewnością wyniki NVIDII mogą też niejako mieć przełożenie na zachowanie innych rynków. To, co miało miejsce, no to oczywiście dzisiejsza nocna decyzja banku, Ludowego Banku Chin. Bank Chin, kontynuując politykę luzowania polityki monetarnej, obniżył stopy procentowe, obniżył stopę pożyczkową jednoroczną do 3,45 z poziomu 3,55. Sama obniżka oczywiście nie była zaskoczeniem. Rynek po tym, jak ruchy na innych stopach wykonał bank przed weekendem, spodziewał się takiego ruchu, natomiast obniżka była niższa od prognoz. Rynek zakładał, że stopa, ta jednoroczna stopa pożyczkowa wróci czy spadnie do poziomu 3,40. Był to ruch o 10 punktów bazowych, nie jak prognozowano, o 15 punktów bazowych do poziomu 3,45 i to spotkało się z pewnym takim rozczarowaniem. Rozczarowanie, które było widoczne w zachowaniu rynków azjatyckich, głównie chińskich, głównie indeksu Hang Seng. Tam dodatkowo są w Chinach jeszcze problemy z deweloperami, więc te rzeczy, ta nieodpowiednia, taka słaba w ocenie rynku odpowiedź na problemy chińskiej gospodarki nakładają się na problemy deweloperów, no i wynik jest taki, że chińskie rynki spadają, a to niejako ciąży na nastrojach na innych rynkach, aczkolwiek trzeba podkreślić, że to nie jest jakiś taki bardzo mocny, w tej chwili jakiś taki bardzo mocny wpływ, raczej takie rozczarowanie byków, wszystkich, którzy graliby na wzrosty, którzy liczyli, że w tym roku chińskie władze dosypią do tego rynkowego gospodarczego pieca i Chiny będą jednym z motorów napędzających światowy wzrost gospodarczy, w tym napędzający koniunkturę na rynkach wschodzących. No póki co to jest jedno wielkie rozczarowanie, także
Także tak to mniej więcej wygląda i wygląda na to, że w odniesieniu do Chin, chińskiej gospodarki tutaj niewiele się może zmienić. Ten przykład, ta jednak negatywna, ale tylko wybiórczo reakcja na decyzję Ludowego Banku Chin jest też, dobrze pokazuje, że jesteśmy w takim okresie wakacyjnym, więc te wszystkie impulsy niekoniecznie wywołują takie naprawdę duże rynkowe emocje. One są, to są ważne wydarzenia rynkowe, ale już może nie wywołują kataklizmów. Niemniej jednak należy to wszystko obserwować. Za nami decyzja Banku Chin, przed nami publikacja indeksów PMI dla światowej gospodarki. To będzie miało, te indeksy zostaną opublikowane w środę 23 sierpnia. Tutaj pokazuję Państwu prognozę, jakie są rynkowe oczekiwania. Indeksy PMI może już wiele miesięcy temu straciły taką straciły być takim mocnym prognostykiem, ale dalej z uwagi na to, że to są pierwsze takie dane, które pokazują aktualną, najbardziej świeżą kondycję i koniunkturę w danej gospodarce, dalej są obserwowane. I tak w środę poznamy wstępne odczyty sierpniowych indeksów PMI dla Australii, Japonii, Francji, Niemiec, strefy euro, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To, co rzuca się generalnie w oczy, to fakt, że nie ma tutaj dużej poprawy. Jeżeli jakaś poprawa we wskaźnikach jest, to jest ona naprawdę niewielka. Proszę sobie zerknąć chociażby na indeks PMI dla Francji. To jest zaledwie PMI przemysłowy dla Francji. Zresztą usługowy też, tak, przemysłowy to jest poprawa o 0,1 punktu procentowego, punktu, nawet nie punktu, no bo to nie jest w procentach. Jeżeli chodzi o usługi, to jest 0,2. W przypadku Niemiec oczekuje się przemysłu odczytu na tym bardzo niskim poziomie i pogorszenie koniunktury w usługach, aczkolwiek znacznie wciąż powyżej tej bariery 50 punktów. No i Stany Zjednoczone, lekka poprawa w przemyśle, ale indeks PMI, który według prognoz ma wynieść, ukształtować się na poziomie 49,4, dalej będzie poniżej granicy 50 punktów. No i jeżeli chodzi o usługi, no to tutaj odczyt na poziomach z poprzedniego miesiąca, czyli dalej dobrze w usługach, bo odczyt na poziomie 52,3, no to jest jednak wysoki odczyt. No i tymi danymi rynki finansowe będą żyły w środę 23 kwietnia, natomiast dzień później, a w zasadzie dwa dni później, bo to jest w nocy z czwartku na piątek. W Stanach Zjednoczonych to jeszcze będzie czwartek, u nas noc z czwartku na piątek. Startuje spotkanie, sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. To, na co rynki czekają, to na wystąpienie Bena Bernanke. Jestem myślami gdzieś daleko, oczywiście na wystąpienie Powella. Ono będzie miało miejsce w piątek o godzinie 16:05. I czego będą oczekiwały rynki? No, rynki przede wszystkim będą oczekiwały wskazówek co do dalszego kierunku zmian polityki monetarnej w Stanach, czyli co ze stopami zrobi Fed we wrześniu. Do wrześniowego posiedzenia mamy jeszcze sporo, więc ten punkt pośredni, jakim jest spotkanie w Jackson Hole, sympozjum w Jackson Hole, plus odniesienia do sympozjum sprzed wielu lat, kiedy szef Fedu dał wtedy taką mocną wskazówkę, co dalej. To wszystko powoduje, że sympozjum to trafia w orbitę zainteresowań rynków, aczkolwiek pamiętajmy, że to
już będzie piątek, tak? Czyli w Europie już będzie prawie piąta godzina 16:05, to w Europie już będzie prawie koniec handlu. Niemniej jednak inwestorzy będą na to uważać i będą to śledzić. Będą próbowali wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Osobiście uważam, że jednak takich impulsów nie będzie, takich sygnałów raczej nie będzie. Powell prawdopodobnie, jeżeli będzie się wypowiadał, to powtórzy te wszystkie tezy, które miały miejsce, które wypowiadał po ostatnim posiedzeniu Fed. Także w dalszym ciągu to ta decyzja wrześniowa Fedu będzie uzależniona od tego, jakie dane w międzyczasie będą napływały z amerykańskiej gospodarki. Już dane, te dane będą się pojawiały we wrześniu, bo tutaj będziemy czekali oczywiście na dane inflacyjne, dane z amerykańskiego rynku i dane z amerykańskiego rynku pracy. Może niektóre twarde dane, chociaż chyba te dwie grupy raportów będą najważniejsze. Cóż, tutaj z uwagi, że jednak amerykańska gospodarka jest w miarę silna, raczej jeżeli oczekiwać jakichś impulsów, pojawienia się jednak jakichś impulsów, to raczej będą te impulsy negatywne, które by się wpisały w taki scenariusz kontynuacji spadkowej korekty na giełdach, która rozpoczęła się kilka tygodni temu i która trwa, plus może pogłębienia spadków na eurodolarze. No ale to tak z tych dwóch scenariuszy czy impuls będzie pozytywny, czy negatywny dla rynków, czyli zwiększający apetyt na ryzyko, czy zmniejszający apetyt na ryzyko, no to jednak zmniejszający byłby bardziej prawdopodobny. No, Powell też pewnie nie będzie wychodził przed szereg i mówi o obniżkach stóp, żeby nie psuć efektu dotychczasowych podwyżek, tak? Jeżeli będzie widział chęć i potrzebę zakomunikowania, że to jest definitywny koniec cyklu, że w tej chwili, że kolejną decyzją będzie obniżka, to w każdej chwili może to zrobić. Zgadzam się tutaj z analitykami JP Morgan, że pierwsze obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych przy założeniu miękkiego lądowania, co w tej chwili jest najbardziej prawdopodobny scenariusz dla amerykańskiej gospodarki, to będzie wiosna 2024. Owszem, gdyby pojawiały się sygnały, takie mocne, wyraźne sygnały recesji, no to Fed momentalnie by zmienił stronę i nastawienie, no ale póki co nic takiego nie będzie miało miejsca. No i na koniec wyniki Nvidii. Praktycznie jesteśmy po sezonie wyników w Stanach Zjednoczonych. Nvidia, zostało jeszcze kilka spółek. Wyniki zostaną opublikowane 23 sierpnia. Jak widzimy, tutaj rynek zakłada, że zysk na akcję wyniesie 2,077 dolara. Tu jest też odniesienie do poprzednich, wcześniejszych raportów. Widzimy, że w większości to były pozytywne zaskoczenia i powiem szczerze, też oczekuję, że tak będzie w tym miało miejsce w tej sytuacji. Stąd też wychodzę z takiego założenia, że raczej wynik Nvidii, a wraz z tym, i także ich przełożenie na zachowanie rynku wynikającego z całego hypu na sztuczną inteligencję, raczej staną się impulsem do poprawy nastrojów na giełdach. Zresztą na pozytywną reakcję na wyniki wskazuje analiza techniczna. Jeżeli sobie Państwo zerkną na wykres Nvidii, no to widzimy tam taki mocny trend boczny.
W połowie sierpnia były spadki, później odbicie w górę i w tej chwili scenariusz najbardziej taki realny, prawdopodobny wskazuje, że notowania znów mogłyby ruszyć w kierunku 480 dolarów. Więc składając to razem, po pierwsze mamy wakacje, więc rynki ciągle są w takiej atmosferze wakacyjnej, troszeczkę mniej reagują, o czym przekonuje reakcja tylko taka konkretna na rynku chińskiego rynku akcji, a brak reakcji chociażby w Europie, która dziś odbija na dane z Chin. Niemniej jednak w dalszym ciągu na jakieś impulsy rynki muszą reagować i w tym tygodniu oprócz tych Chin będą to właśnie przede wszystkim te trzy pozostałe grupy impulsów, czyli indeks publikacji indeksów PMI, sympozjum w Jackson Hole, no i wyniki Nvidia. Tutaj nie ma jednego scenariusza, to znaczy te wydarzenia układają się w jakiś jeden scenariusz, więc można przyjąć, że nastroje będą w miarę zmienne i przyjąłbym jednak, że finał będzie taki, że raczej nie będą pomagały rynkom akcji i raczej nie będą osłabiały dolara ze wszelkimi rynkowymi konsekwencjami, jeżeli chodzi o tych wydarzeń, takiego zachowania opisanego przeze mnie, zachowania rynku na inne rynki. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałem. Życzę chyba nie ciepłego tygodnia, bo tu jest aż bardzo, w Polsce jest bardzo upalnie i ta pogoda trochę daje się w kość. Ale jeżeli Państwo odpoczywacie nad morzem, no to udanego i słonecznego urlopu. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam w środę, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na wykresach, analizie technicznej, omawianiu sytuacji na poszczególnych instrumentach. No i oczywiście zapraszam za tydzień do oglądania programu, w którym omówimy kolejny zestaw ważnych wydarzeń rynkowych, zestaw już na końcówkę, samą końcówkę wakacji i początek września. Dziś się z Państwem żegnam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.